No co ja zrobiłam? To się zwija i się... Tam Ronald. Miałem zwija. Taniało, dobra, zapłacę te 1000. Kurde. Muszę przełączyć. Dobra, stream idzie. Czy obraz płynnie idzie? Obraz płynnie idzie. Napisałeś, Krzysiu, na grupie? Tak. Można na... A jesteś na grupie Osamuko? Jestem. To wrzuć też, jak możesz tam. I Shanten. VR streaming. No i Shanten, Sansioku może być. Marzymy, 2, 3, 4. A jak dostaniesz 5, co to co wyrzucisz? 2, 4 man. Pięknie. I z tego względu właśnie nie ma sensu zostawiać chyba bezpiecznego kamienia, bo tu może się nie dość, że zwiększyć Ukaire, to jeszcze wartość. I co może się zrobić, jak dostaniemy 5. Zostawię to. Nie? Według mnie nie ma sensu. Nie wiem, co Krzysiu uważa. No bo to Rianmen by był wtedy. A już kradnie. No Rianmen, ale tu masz... To by było na Kabukurę, czyli byś miała w środku tak naprawdę samotny kamień, nie? No co, psinko. To ona zeszła po schodach? A ukradniesz 4 pin, jak wyleci? Po Sansioku Taniao? Otwarte? W ogóle widzisz, że gościu... Widzicie, że gościu ma... O! No i teraz. Tak, tak. Chociaż nie wiem, co jest lepsze, czy Itsu, czy ten, ale Dora jest 500, więc Itsu jest lepsze chyba niż w sensie oku. No to teraz 500 trzeba ukraść i 1-4 pin też trzeba ukraść chyba, żeby zdobyć Ręcian. Dwa mam tylko kamienie, no, więc kradnę. No, jeden kamień. Jeden kamień, kurde. Dama. Dama, pięknie. Tylko pytanie, czy ktoś tam ostatnią dorę rzuci w dama? O mnie, może rzucić, bo oni... Toymen szczególnie. Sam, jaki on ma w ogóle rzekę? Co ten człowiek wyprawia? A jak przyjdzie... Ron! Ja na ostatniej dorze gościu zgłosił Rishi i się broma w rękę! No, pięknie. 7-7. Ale pieniądz! Fantastycznie. Ja żem nie widział jeszcze takiej wygranej. Lecimy. Wciąż czwarta, znaczy ten, wciąż wschodnia runda. Czytasz Marozą książkę? Przeczytałem już. Tak? I się skończyłem. Bardzo wylejbista. Graj. Masz foty do synu, graj! Mam fotę. Chociaż nie chciałem, mama mi zrobiła na chama. O kurde. No, ja mówię, nie będę taki jak ci ludzie, małpki, że podchodzą z aparatami. Dwa pin, zgadzam się. Tak. Taki kształt nie jest dużo lepszy od samotnego kamienia. Raz, na przykład 7. 4, 5. To trzeba zostawić. Chociaż to jest w Rianmenie, więc. Ale jeden chyba mam. Mamy jedną dorę, więc Sansioku nie trzeba wymuszać. O! Ja bym śmiało blokował. Chyba, że 7 man i haku jako parę. Richidora. Ja bym tak zrobił chyba, 7 man. Ale jak nie chcesz, to 8 man. Nie, no to już lepiej 8 man. 8 man? No musisz Kancian z Dorą zostawić. Bo jak zrobisz Pona, no ale co wtedy, Rianmen? A to jest Dora. No właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, dlatego według mnie lepiej było właśnie w ukrytą rękę iść próbować. I haku jako parę zostawić. Ale no to też tak. Ukraść tego smoka? Tak. No raczej tak, skoro już no taki kurs obrałaś. Kancian. No mimo wszystko Kancian, ja bym postawił na szybkość, a nie na wartość. Zresztą 1002. To jest... No, jeden, znaczy o ja 1300, a 2900 chyba. No ale jesteśmy pierwsi. Ale jesteśmy pierwsi. Więc to jest też argument tak naprawdę za tym, żeby robić ukrytą rękę, bo jesteśmy pierwsi, no. Więc lepiej zrobić wysokie wygrane niż tanie. Jeden ma. Tego Rianmena ukradnę jak Aaron. 1000. Kamicia wygrał za 1000. No i spoko. Simocia, znaczy się.
Znowu szansa na sąsioku będzie. Raz, dwa, trzy? No, dwóch graczy jest rozłączonych. No i teraz jeden pin. Jeden pin? Tak. Potem wiatr. Potem wiatr, okej. Okay. No i masz... No w sozu można rozdrobnić te bloki i możesz mieć tam... O, masz peja, dobra, już nie trzeba. Czyli masz 5 bloków, spoko. Masz parę. Tylko Rianmena nie melduj, nie? Za szybko. Z Rianmenem se poczekaj. Ale te kanciany na pewno, ten... Tego mam kraść? Nie. Tego nie. To ci chyba nie przybliża. Co, jeden? Mhm. Na pewno 2-4 man trzeba ukraść. A 2-5 pin to tylko jeżeli będzie bardzo późno. O. Pon. Yes. Jedyneczka do rzeki. I co, i się ten? A dobrze, jedynka, bo sąsiadku. A nie, to i tak 3-5. 3-4-5. No i no, Dora, to Dorę bierz. Dwójka była większa szansa. Ile jest kamieni? Tak. Tutaj jest więcej. O jeden, no. O jeden. No i bardzo fajna łapka. 2000. Peidora. Myślę, że zaraz siądzie. No słyszycie, jak się ściszyła muza teraz? Mhm. Nie wiem, od czego to zależy. Też nie wiem. Może oni hakują mnie komputer. Kan. No on jak zgłosi lici, to trzeba będzie uciekać. Bo tu nie ma co się... No i 4 man będzie na niego pełnym sudzi w razie co. Ale to nie będzie chyba się liczyło. Nie no, i się nie można wrąbać zdecydowanie. Jak to się stało, że ma dwie jedynki bambus w rzekach? Furiten. Furiten. Ja wiem, wymyśliłem schorzenie. Furitenoza. Furitenoza. Ron? Pon. I 4, 4, sąsiada wyrzuć. Sąsiada, tradycyjnie. 5, blisko. Ron! Pięknie. Boom! I zgaszony oja. 2000, dziękuję bardzo. Jeden so. Jeden so. Zdecydowanie. I tutaj ta Neodoradora mocno. Uuu. Meldowania mnie wyłączał. Potem wschód, haku, sia. Nie, to mi nie daje nic. O, samotna piątka się przyda. No i samotna szóstka też jest produktywna może być. O. Ale co, i co powiedziałeś, że masz pracę? Tak. Okay. I nagle trzy pani... Są, trzy są. Pani z małpki no. Też do mnie, że pracę ma. No widzisz? Nagle widzisz? Tak się potoczyło. Trochę się spóźniła, nie? No. Ale o. Ponuje to. I trzy do rzeki. To się biedna tam. Sara? Piątkę mogłam wrzucić wcześniej, nie? Ile będziesz chodził w gipsie, Krzysiu? 23 lipca. Miesiąc. Czyli równo miesiąc. Równo miesiąc, no. Pondora! Fantastycznie! Tak. Zaraz. Ile kamieni do tempai? 6. Come on. Tania Odora 3.
I 4-7. Ron! Fantastycznie. 7700, dziękuję bardzo. Okej, okay, lecimy dalej. Trzech graczy się rozłączyło. No i proszę, by grać z samymi botami. Boją się takiego przeciwnika jak ja. Ta, dupa. Znowu dwie dory. Fantastycznie. Idź w te tory. W toj toja? No co ty? Co mam wyrzucić? To jest plus 10 do oglądalności zawsze. Proszę. Zostań. A zwierzyniec się tam zrobił. Co siadł mangan? Trzech disconnectów. O, to trzeba było z dama tenis zdecydować. Ja pierdzielę! A po co da? Chryste panie. A disconnecty są? Disconnecty. Ricci i Patsu. Dora, Dora, ja Dora. Pierdzielę! Uhuhu! Bajaman. Trzy dis... Ej, koniec meczu? Nie, jeszcze nie. 69 tysięcy. A widziałeś w ogóle czekanie? Nie, wyświetliło mi się. Bo ja tak wszedłem, to nie wiedziałem, co tam się dzieje. 1-4. No, jeden to tak, to już jak nacisnę, bo to się pokazało. Co, poszła Tośka? Poszła Tośka? Tosia to pies? Tosia to pies. Tosia to pies, Tosia to pies, Tosia to pies, Tosia to pies. O! To wyrzucę. Trzy disco. Coś ty tym ludziom zrobiła. Oni teraz na pewno rzucą Madziana w ogóle. Nie, oni tak będą myśleli, że to pech, ta przegrana. Także oni będą beztrosko grali dalej. Ale mi nie poszło. Ale ten to nie wiem, po co się wyłączył, ten Toyman. W ogóle pierwszy się rozłączył. Także. Znaczy, ja no, ten. W sumie mógł mieć po prostu awarię neta. I siadłem. Nie? Teraz jest i siadłem. Wcześniej też był, tylko z szamponem. 6-7 to był szampon i ramen. To i to ja zrób. Dla widzów. No i jak teraz nie będę mieć senpai, no to przejdzie runda i będzie finita. Tak, tak, i o to chodzi. Tak zrób, bo to nie ma sensu. Wszyscy mieli ten pai. No ten. No, nic dodać, nic ująć. Fantastycznie, proszę, kto następny? No tutaj Krzysztof jest zainteresowany. Dasz radę grać? Tak. Krzyś jest... Krzyś jest praworęczny chyba, nie? No. Czy obu? Prawo. Prawo. Fantastycznie. Wspinaczka. Ja teraz czytam Nerwi. Taką sobie wzięłam młodzieżówkę. Proszę, Nerwi? Nerwi, no. Co ten tytuł oznacza? Nazwę gry. O której jest gry? W książce, tak. Jesteś graczem albo obserwatorem. Wybierasz. Jak jesteś graczem, to robisz wyzwania. Jak jesteś obserwatorem, to obserwujesz ludzi, którzy robią te wyzwania. Mhm. No.
Maro, ktoś dzwoni do ciebie. Maro, poszedł. Cześć. 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 O. I siam ten. A ja widziałam. Ricci. Całego. Serio. A widziałam ciebie całego, bo ja szybko chodzę. No, Sara, kolon. Przed chwilą stoczką tu latała. Sumo, Ricci, patrz co Sumo i Peko! Znakomita ręka! Znakomita ręka! Ja zdobyłam salę. 7900, proszę bardzo. Z wrażenia. Co tam, Patty, jak w pracy? Zmęczona? Zmęczona. Jesteśmy na wizji. Chcesz się przyznać z widzami? Mamy dwóch widzów. Mamy? Mamy dwóch widzów. Hej widzowie, kto nas ogląda? Ujawnijcie się. Nie wiem, czy jeszcze są. Show yourself. No ale dear viewers. Show jest, działo się, wygrałam pierwszy mecz, prawda? No i dlatego są widzowie, przyciągnęłaś nam publikę. Jeszcze to po prostu gromadka ludzi, rodzin, rodzina i tym podobne. Że ja już po prostu. Niedzielny obiadek, opa. Porosło zabrakło. Zabrakło. Tak, niedzielny obiadek tylko w opa. Co dzisiaj jadłeś, Maro? Ja dzisiaj czable. Czable? Jadłeś pizzę? Grosik z frytkami. Teraz mam dzisiaj frytki. Mamy pizzę, to zamawiamy teraz 18. Uznaliśmy, że najlepiej nam smakuje. Ja nie wiem, co z tą 18. Marcin też tylko z 18. Nie wiem, bo braliśmy z Italy. Też dobra jest, to nie, że zła jest, nie. Ale... W Italy to w Italy. Zablokuj se też Krzysiu ramen z Dorą. Ale nie, to 18 jest okej. Bardzo jest okej. Okay. Znakomita jest. Bo to nadziałaliśmy się na spaloną. Ja my też. Raz nam przywieźli bardzo szybko, ale była niedopieczona. Ale ja szanuję Rodosa i tak. To było tak po prostu namaszkowane, jak ty sobie wyciągasz i to tak. To było... Ja się zraziłam i nie, to już na to nie chcę. Tak raz w tygodniu sobie zamawiam. Bardzo fajnie. Teraz ten blok w sosu będzie elastyczny, bo to będzie albo anko, albo para. Mhm. Czyli masz dwa w jednym. Normalnie Mr. Domestos. Chętnie dali nam popis. I to byliśmy cztery osoby w kuchni dzisiaj. Aga to tak... Teraz 2, 4, 5, 6, 9, 7, 8 ukeire. W manach wszystko. 3, 6 pin jeszcze. Bo, a nie, sorry, 7-8 nie daje tempa i przepraszam, 6-9. Pytaj jakąś pracę, a potem... Ja się nie pytałem. To ty chyba gasta. Pytałeś się. Nie pytałem tak. się. Pytałeś nie pytałem się. Się. Pytałeś się. Chyba ja się pytałam. Gasta się. No. Au, au, au. Jezu. No ja tak właśnie... Mam. Wygrałeś? Nie. Ty się wrzuciłeś? Nie. Okej. Pepe. Drodzy widzowie, czy można zobaczyć tu czat? Możesz wejść na czat? Sara poszła. No, masz wolną chatę. Aha! Ricci jest, dwa mam bezpieczne. I to dwa egzemplarze. Dwa egzemplarze. Jeden man później.
cóż za shape. To tak opóźniony jest strip? Nie. To co to było? Co twoja koleżanka tam jest? Ale dzisiaj wyszła ze mną Krzysia powitać Justynę. Nie czekała tutaj, tylko wyszła. Normalnie gospodyni. Gospodyni domu. Ojejku, cóż to za... Cóż to za kształt przedziwny. Citoj, tak? Na razie, najbardziej. No, jak staniało. Szóstki. No, eliminujesz Kanciana tym Krabi sposobem. Ja bym brał. 2-4. I wyż dziewiątkę. Musisz tu kliknąć. A co? Dziewiątkę mam, tak. I Shanten, Taniao. Na tym nam zależy, chociaż... No nie ma jeszcze aż takiej przewagi, żeby robić szybkie ręce, ale tu nie ma nic innego raczej. Nie ma co. No bo Toymen jest blisko, ale Toymen ma oje, więc dobrze jest wygrać. I go odciąć. Co on robi? Sozu, nie? Chyba Toymen. No. Kamicia Dory tak wcześniej odrzucił. Ale on robi Taniało chyba. No i co to jest gra i zlecenia? Jesteś obserwatorem albo uczestnikiem? Tak. No, no i musisz się zainstalować w internecie, pobierasz taką apkę, która ściąga informacje wszystkie o tobie, na wszystkich stronach gdzieś uczestniczyłeś, no wszystko. I na tej podstawie są wybierane zadania, też w pewien sposób, nie? Żeby tam wyjść z strefy komfortu itp. itd. No i na przykład za hajs, albo za jakieś rzeczy, wiesz, telefony tam, wakacje, nie wakacje. No, no i o szamponę zostawiłeś. Ja też bym to zrobił. No, no i... Krzysiu, przepraszam, pamiętaj, że możesz zameldować many, żeby Dorian Mena ulepszyć. Nie? Tak. Ale piątka jest tylko jedna. 3, 6. Krzysiu, ale co, trzeba ignorować. Chyba. No co, masz tego bezpiecznie 6 man. A, siadło. Dobra. I Richie Stick. I Oja się wrzucił. 2000. No i... No taka, wiesz, młodzieżówka, wiesz o co chodzi, że tam, kurde, szara myszka, nie, podaje przystojniaka, no taki, no, kurwa, amerykański, musi być, nie? Motyw. No. Ale dobry, dobra pozycja. No, kurde, powiem ci, że bywało lepsze. Że to jest średnia taka. Choć na liście bestsellerów się wkradła i... 19 państw chciało wykupić tłumaczenia, nie? Do niej, także no nie wiem. Oglądałam też film teoretycznie na podstawie książki, ale film całkowicie trochę inaczej jest i w książce jest inaczej. No. No taka młodzieżówka, nie? Jeden film bardzo fajny, a książka troszeczkę... Dlatego wypożyczałam tą książkę, bo widziałam film. Aha. No. Co jest Dora? Sterman. Cztery Mandora. Drodzy widzowie, co sądzicie o tej łapciulce? Czy ktoś nas ogląda? Halo? Łapciulka. Ja powiem tak. Nie, nikt. Nikt nas nie ogląda. No cóż. No, co wy się spodziewacie? Ciepło na dworze,
Godzina jest wyjściowa bardzo. Nad wodę, na miasto można iść. No i ja z tego miejsca chciałbym pogratulować panu Hiroshi Yamai wygranej mistrza z Europy. No ja nie wierzę, że on nie wygra. Japonia górą. Japonia górą. Są już wyniki, czy nie? Powinny już być niebawem. To jest dla Julki, bo ona sobie zaklepała. Mhm. Dostałem od moich podopiecznych z angielskiego. Tak? Od seniorek. Super. Na 30 zł. 30 zł? No. No to może kupię tę książkę. No. W ogóle wiecie, że Empiki były już w latach 80. Za komuny były Empiki? Tak. No. Znaczy tuż po komunie, ja bo myślałam, że to właśnie w książce Piekarczyka był wspomniany Empik właśnie, że jakieś płyty były. Od 800 zaczynamy? Tak ostro już obronę? Co to jest? Na co to jest? Na prochy? To jest do tego Aikosa, tego... Aha. Do tych fajek. 9. To jest pojemnik na patyczki do czyszczenia. No nie ma zbyt wielu opcji defensywnych, bo siódemka jest zaścianowana, ale to nam nic nie daje, bo my mamy szóstkę, więc nie z tej strony. No ale Pei Chun jest. Z tym, że Chun najpierw. Co Rić jest? Tak, bo Pei jeszcze nie był wyrzucany. No i najgorsze, że ten zrobił Kana i jeszcze może full door dostać gościu. O, ja Ricci. No. Rzucił się. Oj, ty bambaryło, ty. O! Manga. Proszę państwa. Ona ma odruch, że jej łapa sama. Jak ją po brzuchu... Aha, ogon. Jak się ją po brzuchu, to łapa ją. 8 skrajnych. Idź w... I tutaj pod obrogą. 13 sierot. Nie, 8 to za mało. 9. 11 trzeba mieć, żeby mieć 11 teraz? W ogóle szansę na sukces, tak. Matko. Taką realną. Kurde, nie, no Krzysiu, mówię... jeden wyrzuciłeś, mogłeś mieć Sansioku. Mogłeś mieć. A to prawda, z tym się zgadzam. No, jedynka tak. Przydałaby się do Sansioka. Ale dziewiątkę też mogę mieć. 7, 8, 9, no ale do tego jest bliżej. No, teoria Justyny się potwierdza. A tu w ogóle może być coś wyrób ciantopodobny jakiś. No. Jakieś ciasto bardzo. Z kremem czy coś. A jeden sobie ukradniesz? Ja mnie kradł. O, i peko. I peko. Rian trzy pary, Krzysiu, masz. 9 co? Może ciuna? Na razie. No Rian peko, ale z pęcianami to wiecie. Ale no, trzeba marzyć, trzeba marzyć. Ej, Rian peko, cianta. Czemu trzy pin najpierw? Pięć man, 7 pin. To idziemy w tą ciantę czy nie? Idziemy, nie? Idziemy. Idziemy w ciantę. No to jest Rian Xianten. 9 man, 8 man, 7 man, 8 so, 7 so, 9 so, 3 so, ton. No ton niezbyt pomaga, bo tracimy parę. Więc 3... O, to jest też fajny dosyć kształt. W ogóle takie kształty są lepsze chyba od samotnej dziewiątki. Jak jest Rianen i para skrajna nawet. Dajcie 3 so. I potem 7 pin do rzeki. O, 7 so nie ponuj. Ajajajajaj. Ajajajaj. Pusta. Ja proponuję zwijać. Zwijać już. Możesz Krzysiu buźkę dać. Nie no, chociaż... Jest, o. Isian. Dziewiątkę jest wspierać. Isian ten. Czyli już nie zbijać. 8 pin, 3 sztuki. Nie, to było pochopne, ale nie, to jeszcze wcześniej powiedziałem, że nie. Nie, bo tak patrzę, że to jest dopiero pierwsza południowa i... Warto jeszcze o punkty trochę walczyć. A tu jest no cianta w damatenie, o 3 so spadło, kurczę. Żywy. Tak, zamiast bardzo ładnie. Byłeś coś kradł, Krzysiu? 3 so!
Jeszcze jedno no, jest tylko. No jak no, trzy są wyleci, no. Koniecznie, 8 pin też ja bym brał. No. Bo też zostaną tylko dwa. Tylko pytanie, czy na haku czekać, czy wyrzucić pęcian? Znaczy, jeżeli dostanę haku, to wyrzucę pęcian. Jeden, dwa. Ale mówię nawet po ci ósemki wyrzucić pęcian, sponować ton i haku tanki, żeby uniknąć wrzucenia się na przykład. Tak trochę naokoło, ale nie wiem, czy na to jest czas. Oj, 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 niebezpieczne. Takie, nie wiem. A nie, bo nie ma, nie chcę tu wprowadzać paranoi jakiejś. Simocia to nie wiadomo, co on robi. Może on ma tego haku. Ten już... Nie, może ma ten paja, ten Toymen. Pełne sudzi na niego. Kancian z Dorą. Kancian z Dorą. No zawsze to ryzyko jest. Oto Oja. Fucking. O Itsu. Itsu? Hmm. No ręka jest w powijakach, więc trzeba budować jaku. Jak nie będzie kształtu, to żeby chociaż wartość mieć. Wtedy jakieś 5200 ze słabym czekaniem to można troszkę pchnąć. Okej. Czyli, no, bo to się może do Yonrenkę rozbudować. Przez siódemkę. No to będzie Yonrenkę z takim jakby... Nie, chociaż nie, okej, ale tutaj z dziewiątką będzie. Teraz bardziej w stronę Taniao bym się skłaniał, nie? Mhm. Jeżeli w ogóle coś z tą ręką będzie. A Kamicia, popatrzmy, piny może robić, ale nie ścisnął jedynki pin. Ani nie sponował. Nie wiem, ja bym chyba... Ciuna bym nie wiem, czym wyrzucił z tą ręką. Jeżeli już, no to chyba teraz. Kamicia, kurde, piątki też nie wziął. Ukradnij to i potaniało. 4, 5, 6. Ale nie ma bloku. Mhm. Wtedy. Znaczy zostanie samotna dwójka, nie? To trochę kiepsko potaniało. Kurde, co on tam robi, że on AK piątkę użyć? Może magię czy co? Teraz można na Taniao. Tylko dziewiątka pin też nie jest bezpieczna, ale ciun tak samo nie jest bezpieczny. No, puścił ktoś, może ma Anko. Może. No ale teraz można po Taniao iść. Próbować. Już bloki są. Może Sansioku być. Ale to te piątki właśnie przepadły. 4, 5, 6, nie? No. Haku żywy. Haku żywy. Nie wiem, kurczę. 9, 5 wyrzucił. No. Nie wiem, serio bym rozważył od opuszczenia tej ręki. No 9 pin na pewno w następnej kolejce jeszcze. Kurde, kam. Może dojdą jakieś dory. Hatsu. Toymen ma Dora Pona. Okej. Okay. No i jak na złość dochodzi oczywiście Isian ten, ale ja bym haku nie pchał, serio. Chociaż jeden jest martwy. No. On miał tego ciągu. Oj, głupolek, no. Mm. I go... Koniec. I on go nie wziął od ciebie. No, nie wziął. Dziwne.
Który? Trzeci. A, przez tego bałwana. No, okej. Okay. Spoko. Ale minimalna różnica. Nic się nie dzieje. To teraz Papa Sensei gra. Drodzy widzowie, gdybyście tylko wiedzieli, jak wspaniałą grą jest Madzian. Widzieli. Widać, że u siebie w domu jest. Jeden widz. Ale to my. To my chyba. To my. Tak my się liczymy? No bo nie jesteś zarobowany. Napisz coś, Krzysiu, na czacie. Znaczy tutaj, w tym. Co? A, coś, okej. Dobra. O, teraz enterek. Dobra. Dobra. Jedziemy ten meczek. Pokój z brązu. Jaki lubicie najbardziej metal szlachetny? A może kamień jakiś? No ty już z kamieniami nie zaczynaj. Opale są, no, piękne kamienie. Minerały to są chyba, czy nie? A można gips myć? A ty weź powiedz Julce, żeby ci dowaliła jakieś fajne rysunki kamieni czy coś na gipsie. O, okay. No. No, ej. Nie można myć. Nie można. Nie. Bo się by się ten rozpłynął? Po twoim detergentu? I czemu ja mam połączenie nieodebrane? Wiecie, nie dzwonił. Ale powiedziałam. No jakiś random. Nie odzwonisz? Nie, bo jakiś dziwny numer. Jeszcze nie ma wyników. Jeszcze nie ma? Hiroshi Yamai, mistrzem Europy! Hiroshi! Ej, to na streamie się pokaże wszystko. Ludzie, co ja robię? Nie robi się takich rzeczy na streama. No nie robi się. To się wytnie. Jedziemy, go! Krabman, go! Ale teraz damy do pieca. Piereczka. Ostatni. Jest cicia. Blokować już Realmen od razu? Nie. Ja ją zablokuję. O, haku, ale nie wiem, czy będę otwierał, ale chyba tak, nie? Bo tu będę miał wtedy Realmen po otwarciu, ale nie mam pary, więc Riankan plus para może być też. Czyli 4-6 to jest Dora. Wezmę, nie? Dorę za darmo. Realmen? No tak, ale to mi gwarantuje Dorę już. Biorę. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Ale to jest 1000 na 2 i no. M eliminujesz. Przepraszam, z 1300 na 2900. A weźmy oją. 4,6 i 4,7. Dobra, teraz tak. A powinien był 7 man wyrzucić. No, ale teraz jest krzywo, bo ja polegam na haku. Strasznie. A jak mi dojdzie 6 man, to przesiąść się na Taniao? Albo 2,5 man? Albo 7 man? Przesiądę się. Bo to bardzo zwiększa Ukeirę. Tak mi się wydaje, że... Właśnie, ja nie wiem, co się robi, jak można zameldować Realmen i się nie powinno, ale ktoś wyrzuca Dorę. I to nam gwarantuje, że w tym Realmenie mamy Dorę. Ale ponaciskałem. No, haku, przyjdź. Jeszcze szóstkę może mam dostanę, to będzie Sansioku. O. O, temu coś nie pasuje. Złe wyciągi przychodzą. W ogóle musimy stworzyć słowniczek Hanuman Hunter. Co za kielici? On ma super moce, bo sobie wykupił. Dobra, znaczy nie, haku rzucę jak coś. Nie będę ignorował jego rici, bo to jest za słabe czekanie, żeby rybom zgłosił. A i pan, niebieski motylek jak w Life is Strange.
Oj, 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 mangan. No ładnie rozpoczął waćpan. O, dzięki! Kim ty jesteś, człowieku? Witamy bardzo serdecznie. Witamy ciebie i prawdopodobnie cię kochamy, ale jeszcze nie wiemy. Przedstaw się, drogi widzu. Przedstaw się, drogi widzu. No to szkoda. Może Łukasz na podium skoczył jakimś cudem. Nie, ale już za dużo ma tam. No, ale już im współczuję wymawianie jego nazwiska. Wow, Miłosz, no to bezpiecznej podróży. Jak w ogóle wrażenia? Krótko, jakieś podsumowanko. Jak tam, jakie wrażenia na temat graczy, poziomu, manier turniejowych i wszystkiego innego? Jeszcze nie ma wyników na stronie. Ale co w takiej sytuacji by było, gdyby Yamai wygrał? To drugie miejsce się liczy, tak? Czyli pierwszy Europejczyk chyba. No bo nie może być Japończyk mistrzem Europy, bo on jest gościnnie zaproszony. O, no to ładnie Śląsk pojechał, ładnie Śląsk pojechał. No, waham się, ale jestem... Nie, tego nie, ale... Taniao chyba będzie lepsze. No chyba, że dostanę za 6 pin. A to i tak Taniao. No i tak. A jak oceniasz, Miłoszu, ogólnie też organizację? A powiedz mi, Miłosz, czy tam był ten system, że czołowa 64 czy 32 jest odcięta i grają sami ze sobą? Bo według mnie, jeżeli tego nie było, to to było bez sensu. Że każdy gra z każdym, jak na normalnym turnieju. Dobra, możecie włączyć gdzieś indziej czat, bo ja troszkę bym się na grze skupił. No, włącz. Włącz. Bo to tak nie przystoi. Dora się pojawia. A i się ten. Taniao. W ogóle są jeszcze siódemki? Szóstka jest zaścianowana, więc siódemkę jest ciężko użyć. Dwie ósemki leżą. Chyba, że ktoś ma parę albo... Nie, Anka nie może mieć. Oj, 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 oj. Może on ma siódemki, co? Na dorze. Na dorze. A. 9 man nie będę ryzykował raczej. Patrzmy. Dwie dory są. No a to jest słabe czekanie. Chociaż szóstki są zaścianowane. Ile mam gębutsu? Jeden. Dobra, liczuję. Trudno. Na lunch były ogólnie kanapki. Dora. Co on wyprawia? On na wschód? Może ma smoka albo wiatra. 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 Myślałem, że on leci wiatr. Jakiegoś tojtoja czy coś. On... A jak myślicie, błąd to lici? Chyba błąd, co? Skusiły mnie troszkę te urki, no i fakt, że miałem tylko jedno gębutsu. Ale jak wygrasz, to nie będzie błąd, jak przegrasz, to... No, no. Właśnie no, wyszło. Dokładnie. Czyli lici było dobrze zgłoszone, bo wygrałem. Ktoś będzie z tym... Każdy z każdym był. No to brawo, super. Super system, naprawdę świetnie. Holendrzy są bardzo, bardzo dobrymi organizatorami. Jak ale w ogóle... To chyba nie od nich zależy, w sensie od EMA. No właśnie, czy to EMA, to EMA musiało odgórnie to zmienić. Przecież to jest bezsens totalny. Że, nie wiem, ostatni gracz może zagrać z liderem. To jest bez sensu totalnie. Dobra, czat zapomniałem. Nie mogę tego wziąć.
No, bardzo jestem ciekaw opinii na temat tamtego Ricci. No, jest bez sensu. Zablokować parę? Ale parę nie będziesz miał ze smoka? Nie, lepiej po pinfu iść, bo mam parę do pinfu. Lepiej w pinfu iść chyba. Co? No co? No parę. Nie, bo nie słyszałem, co mówiłaś. Nie wiesz, mam parę z peja? Bo ty z czego chciałeś zrobić parę? Z 9 man? No nie, właśnie, no ale to było niemądre. To było niemądre. Przecież nie będziesz tu meldował. No. Fajnie wpaść na rozkminki. Brakowało mi tego. To jest pewnie, że wspaniałe. Tak, 8 man. No i co teraz? Ten kształt jest dobry, bo może dać trzystronne czekanie. Czyli 8 pin najpierw wyrzucę na pewno. Kamicia się otworzył wschodem i wyrzuca tak jakby, no nie wiem, co on tam robi. Jakiś pewnie... Ostatnio wiecie co? Przychodzi koło mnie młodzież. No. I wiecie co? Oni opowiadali coś sobie, jakaś historia w Biedronce o bułkach. I chłopak powiedział, że wzięła przypadkową bułkę. Czujecie? Nie powiedział randomową. I moje serce urosło. Młody chłopak użył polskiego słowa. Rianmen kontra czekanie z Dorą. Co wybrać? Rianmen. Nie wiem. Ale czemu tak? Rozwaliłeś Mencian. Bo 8 jest tylko jedna. Dlatego. No ale to już lepiej było rozwalić 4-7, które ma 6 kamieni. Co ty maromasz do wrzucenia? 6, no Sanmencian miał 7, więc... Wróciło, no Maro, no co ty zrobiłeś? No ja muszę być konsekwentny. Ej, ale Sanmencian miał tylko 7 kamieni, to nie była duża, wielka strata. No ale miał więcej. O 1. No. No ale zachowałem Kancian z Dorą i Realmen. Nie no, nie wiem, szczerze mówiąc to nie wiem. Mogłem mieć Sanmencian i Kancian z Dorą. Teraz masz 2 Dory. Tak. Pej jest żywy? Jest żywy, czyli mogę mieć szamponik na Dorę nie, i Pej. Nie, jest żywy. Nie jest żywy już? Znaczy w sensie, a dobra, umarł, dobra, okej. Okay. No, czyli 4 piny jakbym wyciągnął, to było wspaniale. Nie, mnie to w ogóle nie rusza. Ja na razie podtrzymuję swoją decyzję. Spoko. Czyli wy byście wyrzucili Ryanen w manach, tak? No. Nie, w pinach. Ale czemu mal Sanmencian jest lepszy niż 4-7? W sensie do odrzucenia. Skoro mówisz, że nadal podtrzymujesz swoją decyzję. No skoro miał o jeden kamień więcej... Uuu. Skoro miał o jeden kamień więcej, to nie był lepszy. Tak? Co? Obiektywnie rzecz biorąc. W sensie, że lepszy do... Sanmencian miał 7 kamieni, Rian miał 6, czyli Sanmencian był lepszy. Tak. Minimalnie, ale lepszy, bo... Zakładając, że Kanciana z Dorą nie chcemy wyrzucać, bo chcemy mieć 2600 gwarantowane, nie? No to tak, to wtedy oczywiście 5-6 powinien był wyrzucić. Ale pragnę zaznaczyć, że nie było kolosalnej różnicy, nie? To było 6 kontra 7 kamieni, więc... Ale była. Ale była, oczywiście, że tak. Obiektywnie rzecz biorąc. Chyba, że nie wiem, z rzek by się dało coś wyczytać. Jakiś pros ekspert by wyczytał coś z rzek. RON! Giniesz, obywatelu! Teraz powiedz, że dobrze, że nie odrzuciłeś Ranmena, bo wygrałeś. Dobrze, że nie odrzuciłem Ranmena, bo wygrałem. Uważam, że to była... Dobra, ja... Zostawcie mnie, hejterzy. Własny klub mnie hejtuje. Nie no, już wszystko jest... Jeszcze możemy potem loga przeglądać. 1 pin Dora. A to prawda, że Holendrzy nie potrafią grać?
Ja widziałem, że najlepszy Holender był chyba 20 któryś, a reszta była 40 i niżej. A było ich, ja było ich 16, więc ogólnie tragiczny występ. Oni chyba w Chińczyka bardziej grają. Stare dziady i baby z Holandii. O, dwóch widzów jest, a to Miłosz chyba. To ja, jeden. A Miłosz, z kim ty jedziesz w pociągu? Znaczy, no. Jedziesz z kimś z ekipy na lotnisko? To jest mój wicher. Też troszkę moja decyzja jest tym gorsza, że dopiero fakt, że Salmencian miał tylko 7 kamieni, zobaczyłem po fakcie. Bo w chwili odrzucania widziałem, że tylko, że 8 bambus jest martwe prawie. I tym się kierowałem. Ale to nie działa tak, że w Salmencianie wyrzucasz i tą drugą stronę dalej masz, bo rozwalasz wszystko. To jest ta różnica. Bo jak masz nakładający się Rianmen i ta jedna strona prawie umarła, no, to się opłaca wtedy wyrzucić, bo tracisz tylko ten jeden kamień. A w Sanmencianie już straciłem wszystko, nie? Także tak, to był błąd. Mają dziwne stojaki. Jezus Maria! Oni z tymi stojakami! Ludzie, to jest XXI wiek! I jedzie sam, bo teraz mieszka w Hamburgu. Ojejku! A grywasz na Tenho? Wrzuciłem 5, bo tu się nakłada. I trójkę mogę tutaj dostać, tu się nakłada 6. A samotna Akadora jest lepsza. I samotna piątka jest lepsza, bo się nic nie nakłada. Ale nie wiem, czy to było dobre też. No i jest Kołodory drugiej. Idźcie, proszę. Kanowanie na ekranie, brak bezpiecznych. Jeden man. Oby to nie była sudziłapka. Dwa man. Dwa man też, tak. Czekajcie, ja sobie... Dwa, cztery. O, ja sobie pomierzę te kamyczki. No, cztery sowy rzucił, więc trójka i piątka jest bezpieczna, nie? Oczywiście. Oczywiście, że jest bezpieczna. Babcine sposoby. A cztery mam przecież, mam. Ludzie. Razem jest dzikus. No naprawdę, no ja się chyba z małpami chowałem. Cumo. O, Ron. A czemu akurat? Znudziło ci się ten ho? Sorry, bo Krzysia chce. Bo nie przypada za ten. Aha, czyli... Co, chodzi o unikanie czwartego miejsca, czy co? No, z Hatsuciuna mam większy pożytek, nie? Niż z 8 pin. Tak mi się wydaje. O, to jest, teraz się fajnie rozrosło. Czyli samotna czwórka. Ja nawet nie wiem, jaki jest system na Ronron, ale wiem, że na Ronron grają prosi. Czasami. Co to znaczy na Ronron? Ronron, taka gra jest madzianowa. Kiedyś robiliśmy rozkminę z tej gry, jak był Jacek. Takie, co na ekranie w bibliotece, na telewizorze wrzuciłem screeny. Taka grafika była jak 8-bitowa taka. Ciebie, Krzysio, jeszcze wtedy nie było w klubie chyba. Co był ten Krzysio, ten Gomez taki, pampucha taka. Zablokuje Rianmen. Pampucha Krzysią. On już nie jest pampuchą. No ten Gomez, Sanchez, ten taki ciemny. Kropa. Kropiński. Ty go znasz, Krzysiu? Rinci, Maro. Do klasy chodzi. Wiem. Krzysiu, a co ty teraz? W której jesteś w klasie? Teraz mam do was pytanie. Możecie mi pomóc? Czy pchać sudzi? Cztery man. Pół sudzi. Jak dojdzie do tempaj. A czemu nie? Bo jeden? Mam dobre czekanie i dore. I Pinfu, Richie Pinfu Dora. Nie wiem, czy to jest wystarczająca. Co? Żeby pchnąć pół sudzi? Mogę w Damatenie i 6-9 czekanie, jakby było.
Ale ogólnie, jeżeli mam małą wartość, to lepiej Richie zgłosić. Kurde, nie wiem, bo to jest Oja. Ale jestem skłonny to pchnąć. Richie Pinfudora. Ale jesteś na prowadzeniu. A ile masz gębu? 3 niby. Z tonem. Kurde, teraz muszę już, musiałbym pchnąć pół sudzi. Nie, chyba odpuszczę. I nie przypada za czerwonymi piątkami. Co? Nie, czekaj. Też i czerwone piątki, do których się przyzwyczaiłem. A to czytałeś? Spróbuję zagrać naokoło. Nie, to jest dla mamy. Spróbuję zagrać naokoło. Nan nie był wyrzucany. Podejrzana sprawa. 7 man. Znaczy nie chcesz te ręki tak rozwalać, ale to nie znaczy, że jakoś myślę o ataku specjalnie. O! To co teraz Nan? Nie wiem, ja bym zwijał chyba. Tak. Na prowadzenie. Dobra, nie będę fisiował. Mamy 5 gębów, więc... 7 man, 3 so, 6 so, 9 so, 6, 7, 9 so. A na Ronronie orientujesz się, jaka jest, jak się płaci, ile to kosztuje i tak dalej? Trzeba uważać, bo tu ktoś może pchać, bo ja nie zwracam tak uwagi, ale ktoś może pchać. A wiecie, jak się nazywa wyrzucanie kamienia zaraz po graczu po lewej, takiego samego, który jest najbezpieczniejszy? Awase uci. Awase uci. Awase uci. Uczymy się japońskiego. Powtarzamy, uczniowie, awase uci. Awase uci. Se uci japońskiego, se uci. Awase uci. Awase uci. Awase uci. Ale suchary, ja pierdzielę. Bolesna nauka. Nauka w bólach. Cztery są jest pełne sudzi. Cztery pin. Łancias na hatsu. O, 9 są też. 9 man. Jakaś miesięczna opłata jest. Chyba 10 euro. Ale nie pamiętam dokładnie. No to nie tak źle. A to czemu się nie przesiądziesz na Mahjong Soul? Jest za darmo. O, wpieprzył mu się. No nie! Niko, cóż za czekanie. Ajajajajajajaj. Koniec mecza. Drugie miejsce. Dziękuję bardzo. Mówi, że Mahjong Soul jest jakoś mocno ograniczone. Ale pod jakim względem? Chcę wrócić do tej sytuacji z San Mencianem. Chociaż żeśmy wszystko nie powiedzieli, ale wrócimy sobie. Które to rozdanie było? Ja wygrałem wtedy, nie? Tak, to było suma to. Twoja. Chyba. Haj, to to. Jezu, przestań z tym japońskim. Jakie haj. Sraj. Pamiętajcie, ludzie, nigdy nie rozkminiajcie z otwartymi rąkami, bo to podświadomie wpływa na wasze decyzje. Nie można tak robić. Dobra. A nie, tu jeszcze wyrzuciłem 8 pin. Teraz będzie. O. Więc mamy Richie Nomi z dobrym czekaniem. Albo Richie Dora z być może słabszym czekaniem. Bo też nie jest powiedziane, że będzie gorsze.
No i tu chodziło mi o te 8 so, ale jeszcze jest jedna dwójka so. Tak? Czyli w sumie jest jedna piątka. Czyli w sumie 5 kamieni jest 12 niedostępne. Czyli mamy 7 kamieni kontra Lianmen 6 kamieni. Teraz pytanie, czy w rzekach... Ciekawe, czy jakiś ekspert by coś w rzekach wyczytał. Znaczy, pomijam, że to są gracze początkujący, ale załóżmy, że byli ogarnięci. Daj to Fangowi, to on ci powie, że powinien się bawić już. Dobra, zrobię print screena. Czyli tak, patrząc tylko matematycznie, no to Rianmen jest gorszy o jeden kamień. Tylko o jeden kamień. Mówię, wydaje mi się, no nie zrobiłem jakiegoś mega kolosalnego babola, ale no minimalny. 4-7. Dobra, czyli wy byście zostawili Stanęcia, no rozumiem, że tu między wami jest zgodność, tak? Tak. Możeście na mnie tak naskoczyli jak... Tak, naskoczyli. Nie no, śmieję się. Dobra, wrzucimy to Fengowi na pożarcie. Okej, okay. Dobrze, no to właśnie, także zawsze warto sprawdzić dostępność kamyczków. Dostępność kamyczków zawsze warto sprawdzić. Okej. Okay. I to tyle. To co, kończymy? A, no chyba, że może w tych wyższych pokojach trzeba mieć pieniądze, żeby zagrać. Bo jeżeli tak, to ja też se w tą grę długo nie pogram. Bo na razie jestem w Bronze Roomie. I sobie gram ile chcę za darmo. A mnie tam nie obchodzą kocie łapki i inne dopałki. Ja chcę tylko grać i dla zabawy. Ale jeżeli w wyższych pokojach trzeba będzie płacić, no to nie wiem, czy będę grał w to dalej. A może będziemy zrobić rzutki jakieś. Zobaczymy. Dobrze, na dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ci miło, że byłeś z nami. Tak. Naprawdę wsparcie żeśmy odczuwali. Bezpiecznej podróży. Trzymaj się, do zobaczenia w Polsce. Cześć i czołem. Tak, kluski z rosołem. A jeszcze zobaczę, może mi już coś odpisze. A to może gdzieś tam na Facebooku. Dobra.